A i witam was ze słonecznego San Andreas. A to oznacza, że po raz kolejny wujek Elvis gra w GTA. Bardzo serdecznie was witam. A i zobaczcie, i znikł mi winyl mojego lowridera. Tak się zdarza właśnie, jeżeli za dużo modyfikacji napakujemy przez GTA Parking. Także winylek nam znikł. Jak jeździsz, baranie? Konfiskuję ci ten wóz, bo nie umiesz jeździć. Ballas jakiś tam chce dostać po ryju. Narobił tylko bałaganu. Co dzisiaj sobie zrobimy? Dzisiaj zrobimy sobie kolejną misję transportową, a więc z GTA robimy Eurotruck Simulator. Będziemy... O, ten... Nauczył się zawracać w miejscu. No, takich błędów, bugów w GTA jest mnóstwo, można byłoby wyliczać i nie starczyłoby nam wszystkim palców u rąk. Dobra, niech stoi tu. Na sam początek robimy sobie misje transportowe. To będzie przejazd czwarty. Czwarty z 8, przypomnę. Można zarobić 3000. Musimy dostarczyć ładunek do Webstone. A nie, no tylko nie taka muzyczka. Jeszcze na czas! Chwila. Gdzie my to mamy zawieźć? Ten ładunek numer 4. Mamy 2 minuty na to. Aha, w to miejsce, czyli na Cepenika mamy dostarczyć, czyli tą wspaniałą autostradką, więc zobaczycie, co się dzieje na tych wspaniałych autostradkach. Ruszamy tą kolubryną. Mamy dostarczyć szybko, jak to możliwe. Co trąbisz na mnie, kolo? Tu by się pasowało złamać. Złamać w sensie... skręcić. Jak ja kocham te manewry tymi autkami. To jest coś pięknego. No i powinno się udać. Super. Teraz będzie z górki. Albo i pod górkę. Zapodamy sobie muzyczkę. Co mnie wyprzedzasz? Nie ma. Wujek Elvis ma zdecydowanie pierwszeństwo. Widzieliście to drzewko tam? Nagle wyrosło na środku drogi. Aha, my mamy dostarczyć do drugiej 45. Super. Może nam się uda. Te misje transportowe są nudne. Aha, rowerzysta. Nie, motocyklista gdzieś tam jechał. Taką ciężarką to można się poczuć jak Cool Shots. Misje nudne, ale dostaniemy tam złotego dolarka, jeśli wykonamy wszystkie misje, ale od razu nie wykonamy wszystkich misji, ponieważ żeby wykonać wszystkie misje transportowe, musimy mieć dostęp do drugiego miasta, czyli do San Fierro. Wtedy odblokują nam się dalsze części misji transportowych. Jest w sumie 8, jest niewiele. Ostatnia oczywiście jest najtrudniejsza, full gwiazdek, daleko trzeba zajechać, więc lipszna im po całości. Aczkolwiek, ale się rozpadało. Nie, 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 nic nie róbcie z monitorami, to tylko deszcz, tak wygląda deszcz w GTA San Andreas, to nie są zakłócenia przez YouTube, więc nie wyłączajcie monitorów, ani nie wyrzucajcie przez okno. Starali się zrobić warunki atmosferyczne fajne, no niestety na fajne się skończyło. No i udało nam się, fajnie nam się udało dojechać. Szkoda, że w żadnym GTA nie można włączyć kierunkowskazu. Nie wiem jak w czwórce, bo jeszcze nie grałem. I
misje ukończone, misje przewozowe 4. Ja wracam do save'a z powrotem. Ja wracam do save'ika z powrotem tu i sprawdzę, czy jeszcze jestem w stanie zrobić jakąś misję transportową. Zrobimy sobie jeszcze jedną, a później pojedziemy z powrotem do Angel Pine zrobić misję w tym miejscu. Dobra, no to za moment się widzimy i słyszymy, jak gnam do safe house'a. Dosłownie z prędkością cienia zajechaliśmy do rezydencji CJ'a. Zapiszemy sobie... Ale brzydko tak na biało wygląda. Zapiszemy sobie sytuację na obecną chwilę i ruszamy dalej zrobić kolejną misyjkę przewozową. Postępy z Deni znowu spadły. Nic nie szkodzi, nie przejmujmy się tym. To, co mieliśmy dostać od niej, już dostaliśmy. Więcej nam nie potrzeba. Jedziemy z powrotem do firmy transportowej. Jak wykonamy wszystkie misje, pokaże nam się taki sam dolarek jak w misjach kurierskich pod sklepami, czy jak pod naszą haciendą w domu rodzinnym CJ'a. I każdorazowo będzie się pewna kwota składać i trzeba ją regularnie odbierać. Takie płyną korzyści również właśnie z firmy transportowej. No i wzrosła nam jazda na motorze. Jakoś motorami czy skuterami bezpiecznie się przemieszcza tą autostradą, czy w ogóle przez te wszystkie ulice. Transport samochodowy po raz drugi to będzie przejazd 5 z 8. Tym razem bardzo delikatny ładunek do Easter Basin San Fierro. Ja sobie sprawdzę, w którym to miejscu jest, więc nie możemy za bardzo stukać naszym pojazdem. Ojojoj, nie wiem, czy nas tam dopuszczą. Czy tam się czasem gwiazdki nie włączą. No trudno, zaryzykujemy. Najwyżej się nie uda. Choć nie powinienem tej misji teraz wykonywać. Tamto miasto mamy zablokowane. I policja nas raczej nie wpuści tak gładko. Ale zobaczymy, no, jeśli się nie uda, to zrobimy sobie misję dla Cezara i Pando. Spotkamy się z nim w Angel Pine. Ale coś czuję w... Nieważne w czym, ale czuję, że włączą nam się gwiazdki. To jest kombajnem jeszcze tu wyjeść na tę drogę. Skorzystamy z tunelu, tak będzie najprościej. Już tam troszeczkę uszkodziliśmy ładunek. Nie szkodzi. Co za mongoły francowate. A nawet jak nie zarobimy z tego transportu, to nic się takiego nie dzieje, nie ma co rozpaczać. Chodzi o to, żeby dostarczyć ładunek i odpajkować sobie kolejną rzecz, którą zrobimy, a która jest potrzebna do przejścia na stóweczkę. Ale fajna kamera. Ile tu psiarni jeździ. Dobra. Przyrżniemy sobie trochę na skróty. To jest nasze pierwsze spotkanie z tym miastem. Aż nam gość na dachu wylądował. Hey,
Boom, szakalaka, boom. Tak, Elvis, nie śpiewaj. Aha, i musimy tu odbić na dół. A jakoś gwiazdki nam się nie pokazują, czyli pozwolą nam ten transport dowieźć. Ale ładnie się tam zmieściłem. Ejże ty oszołomie. Co zrobisz? No co za debil? Mówiłem, że policja w tej grze jest beznadziejna. Misja wykonana, więc mamy przewiezionych 5 ładunków. Gwiazdki znikły. I nie pozostaje mi nic innego, tylko wrócić do Angel Pine. I zrobimy sobie tam misyjkę. A nic, jak wrócę do Angel Pine, to znowu się widzimy i słyszymy. A jak coś przy okazji stanie, jakiś podwyższony skill czy coś, no to wtedy włączę nagrywanie. Drogi śledzie, wujek Elvis jedzie. Oczywiście Karl zawsze musi rozdżumić samochód. Czyli poklepać mu trochę blachy. To jest standard, w każdym zresztą GTA to był standard. Wózki tam się kradło tylko po to, żeby je po prostu rozpierdzielić i odstawić z portem na swoje miejsce. Nie no, żartuję. Gdzie ta nasza buda? Tu jest nasza buda. Okej, oczywiście sejwik i robimy sobie kolejną misyjkę. Król na wygnaniu. Hey Carl. How you doing, sis? Jakiego ma Rolexa złotego? Sam mu kupiłem. I did this to take care of my woman. But now I'm gonna head straight back home and I'm gonna cap me some fucking dope dealers. Hey, look, you going to the body over with that big willy bullshit and you gonna get shredded. And I ain't losing you over no macho bullshit. Hey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. Your stinking grocery brother Smoke and those chota pigs Ted Benny and Pulaski. Smoke, he's a pusher, man. No, no, not Smoke. He might mess with Crash, but he don't mess with no Yay. Come on, CJ. How you think he got that new house, huh? Just let that grow for life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week. Smoke sends a car out to San Fierro and the trunk comes back full of white. Shit! I gotta keep my eye on the highway to San Fierro. Maybe I'll see something. Just lay low and I'll be back. No i co jakiś czas Cezar będzie do nas dzwonił. Hello? Where'd you been, asshole? Oh fuck. Why don't you call, eh? Well, I was just about to call you, but... Liar! You've been hanging out with those sticking putas! No, no, if you just let me... Silence! Get up here! We've got places to rob! Look, I'm in the middle of some shit, right? No i znowu będziemy musieli dla tej Hadry zrobić misję, dla tej jędzy francowatej. Ale tak czy jak musimy zrobić dla niej. Więc... podążam do miejsca zaznaczonego na mapie jako C, czyli Catalina, nasza dobra znajoma, a może i nawet niedobra, a raczej niedobra znajoma z GTA 3. Więc ja podążam do... oh fuck! Co za gnój! Więc ja podążam do Cataliny. I znowu widzimy się dosłownie za moment. A i w międzyczasie wzrosła nam umiejętność jazdy na motorze. Szkoda, że nie na rowerze, no ale to też jest dobre. Ja cały czas podążam do Cataliny. A już jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Zdarzyła mi się jeszcze po drodze ciekawa historia. Manewrowałem AWSD, nie? Tak jak motorem się prowadzi.
i włączyło mi się oszukiwanie. Nagle mi napisało, włączono oszukiwanie. I musiałem odsejwa z powrotem, ten, to dobrze, że dość często sejwuję. Normalnie. I tu mi, jak chciałem zasejwować, to tu mi wyszło, że cheat włączony, więc... Więc ten, zrezygnowałem z tego. Nie wiem, co to może być za kod pod klawiszami ABSD. Nie mam pojęcia. Dobra, idziemy do tej Francji. Pierwsza baza. Hey, Catalina, baby! It's me, Carl Johnson! Hey, baby, I'm sorry, we got off on the wrong foot! I had a rough time, baby! You know, maybe I was a little hoarse. Please forgive me. Come on, baby. Open up the door. Shit. Is she here? I don't see her. Come on, baby. Don't be mad. Baby, please. Rudera piękna. A jakieś zwierzaki wiszą nawet. Ja pierdzielę. Baby, without you, there is no Carl Johnson. Damn, man. Shit. Now, where is this stupid bitch? Here, cabrón. Who's the bitch now, eh? Oh, baby, baby. Kurwa, to za las. Well, what's that? You so right. Please forgive me, baby. Just don't fucking shoot me, please. Do you think you sorry? Huh? How are you going to prove you're sorry? Come on now, baby. Come on. I'm gonna play with you so rough, baby. Keep talking! Yeah, yeah. And I'll take you to rob banks and shit. Oh? And, you know, I'll let you kill anyone you want to kill. Mm-hmm. I'm gonna treat you right, baby. Shit. Just, come on. Just please don't shoot Carl, me. I think I love you. That's great. Chciałbym jego minę w rzeczywistości zobaczyć. Yeah, fantastic. Shit, all that. You wanna go rob some shit, baby? No i super. I teraz zobaczcie, że taki. Hey, what we got left? Are you stupid? Did you forget already? Taki. Taki morderca, taki gangster jak CJ. I tutaj się płaszczył przed jedną zwykłą, głupią kobietą, no, żeby już nie używać jakichś wyzwisk. Dobra, pojedziemy szybciej, ale co my teraz stukniemy? To, co jest najdalej, to najdalej jest to miejsce. Okej, to skoczymy tam. Już nie pamiętam, co tam robiliśmy, ale jeszcze będziemy mieli... Będziemy mieli jeszcze dwa zadania dla Kataliny. No i niestety tak, takie poważne misje, a niestety kasy dużo zarobić nie zarobimy. Jeszcze miałem mówić do poprzedniejszego filmu, co z Cezarem Pando CJ rozmawiał, że będzie obserwował to stradę. To są misje, ale niepotrzebne. Te misje nie są potrzebne do ukończenia gry na 100%. Tam kuriera będziemy musieli napadać, tak żeby mu wypadały paczki i tak też można zarobić właśnie na tym kurierze. Ale to będzie Cezar do nas dzwonił. Prowincjonalny bank. Yes'm, Miss Catalina, miss. Don't even think about doing anything, motherfucker. Hand over every last dollar! No, bitch! I to jest to, czego nie lubię. Keep these idiots covered! Alright, you heard the lady. No heroic shit. To jest to, czego nie lubię. Oni muszą trzymać ręce wszyscy do góry, bo jak nie, to włączą alarm. No właśnie. Niech to krew zaleje. Jaki wóz? Dodge? We know you're in there. The game's up.
Motory też miałem zmienić, bo były w paczce. Ale... Ale motorów jeszcze nie zmieniłem. No już raczej samochodów żadnych nie będę instalował. Ostra, ostra. Kurczę synu. Ale mu fajnie łeb ujebał. Osłaniaj mu. Najważniejsze jest to, żeby Kataliny nie zabić. No też żeśmy się wybrali bez kamizelki. I bez broni. Co teraz? Ci od pączków, tak? Cholera, bo zginę. Nie no, to są jaja. No i lipa. O fuck, co ona kombinuje? Nie, tylko nie wygleby mi tu CJ. Cholera. Ale dostałem nagrodę za popis kaskaderski. No nic, ta misja mi się chyba nie uda za pierwszym razem. Lipa. Jak ja mogłem po kamizelkę nie skoczyć? Mój błąd. Jedna gwiazdka mniej. Otoczyli Katalinę. No niedobrze. Niedobrze, otoczyli Katalinę. Czy ja mogę zjeść? Czy nie bardzo? Mogę. No to w takim razie... Dawaj pierwsze, lepsze szybko, bo ja muszę Katalinę uwolnić. Napierdalam teraz spację. Jeszcze nigdy nie jadłem w takim pośpiechu. No, palce sobie obliżesz po drodze. Idzie już. O kurde. Fuck. Dobra, Katalina, chodź. No i fajnie rozjechany gliniarz. See you soon, handsome. Next time, we play really rough.
Yeah, that's cool, but we can also play for some real money. I got some money to, well, it's a long story, but I need some serious paper fast. You come and see me again soon. We rob a real bank. $10,000 za taką akcję, to sami przyznajcie, to nie są kokosy. Save'niemy sobie. I z tego co widzę, nie mamy więcej misji, jak na razie tylko dla Kataliny. No to co, stukniemy jeszcze jedną misyjkę dla Kataliny w takim razie. Hey Holmes, I've been busy. Caesar, what's up? I can smell Notch's arsenal from a mile off. Racing, my friend. Cars, not beautiful cars, but fast, man, fast. What are you talking about? Street racers from San Fierro. They meet out here to tear up the blacktop. No chota, no chota choppers. You wanna make some money? Does the Pope shit in the woods? Why you keep asking me that, Holmes? I told you, I don't know. But all Holiness does his business is his business. Just get a fast car and meet me in Kendall just south of Montgomery. See you, man. A więc mamy misję dla Cezara, ale póki podjedziemy sobie do Cezara, to będzie w następnym odcineczku. Zrobimy sobie jeszcze jedną misję dla Kataliny i w dzisiejszym odcineczku to by było na tyle. Miłosne igraszki. Zobaczcie, jak Carl skończy. Hey, Catalina, it's Carl. Come on, let's go. We got banks to rob, baby. Come on, let's go. In here, mi amor. Alright, come on, let's go. You get your sorry ass in here right now, Carl Johnson, or I shove a fucking hand grenade up it. Alright, I'm coming. Look, baby, I really need that paper. Oh my God! What in hell's name is that? This, you fucking prick? This is a rack. I'm gonna torture your sorry ass. Please, no. You never write to me. You don't call. You treat me like a fucking whore. Like one of your whores. No, baby, please. I ain't into that shit. I'm gonna fuck you up. Oh, baby, please, no. Please, baby, no. Ow! Hey! Ooh! Ah! Ow! Damn! Oh, shit! Yes! Faster! Harder! Deeper! Oh, yes! 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 Maybe we can go out and rob now? Szybko jej poszło. I knew you would like it. Look, baby. I thought we was gonna make some serious paper. Szybko jej poszło, nie skomentuję tego zdarzenia, które się stało. Chyba każdy wie, co się stało. Dobra, skończ pierdzielić, laska, bo mnie denerwujesz. Dobra, teraz jedziemy w to miejsce. Tak, tak. Moja żona też mnie kocha, ale jakoś mnie nie wiąże do rusztowania i nie chłosta Patreon. I need some fucking money. No, w końcu Carl. Please, sweetheart. W końcu Carl powiedział stanowczo. Zamknij kurwa ryj, potrzebuję kasy. Także no, Carl Johnson taki niby gangster, ale zrobili według Kataliny, zrobili go za bardzo takim chiptokiem. Bardzo mi się to nie podoba. Będziemy zabijać żołnierzy, bandytów, kraść hydrę z nieszerzonej bazy, lokalny sklep monopolowy. This place will be a walk in the park. You mean like the last place? Who are these cowboy assholes? Hang back a while, see what's what. Będziemy kraść hydrę, a tutaj gościu boi się jednej porąbanej babki. No i teraz po raz pierwszy jedziemy quadem. To się quad nazywa? Quad. No nie wiem, czy się quad, czy nie, ale... Ale fajne urządzenie. Powiem wam, że ciężko się tym jeździ. Strasznie wywrotne. A Catalina też nie jest strzelcem jakimś doskonałym.
Musimy zabrać tym trzem gnojkom kasę. Zabierz go dzisiaj. Ja pitole, jak ona strzela. Dobra, jeden mniej. Drugi mniej. To jest to, czego nie lubię. Znowu nagroda 5 stówek. No i super. I teraz wracamy po teczuszkę. Co za mongo. Ale pojedziemy tym razem mostem. Tak, tak, idiota. Mamy Javirę. Strasznie ciężko się tym quadem jeździ. A wy jak graliście w GTA San Andreas, nie mieliście ochoty przypierdolić tej latce? Ja wiem, że się kobiet nie bije, ale dla Kataliny można zrobić wyjątek. Już mnie drażniła w trójce, tak szczerze mówiąc. Take me home, Carl. Okay, look, but we gotta talk about something. What? What do I have to say to you? You're a great girl and all, but you gotta calm down. I know some cold-blooded cats wouldn't act like you. Carl, you get given a lioness because you want a pussycat with. No, I just want. You know why I act like this. No. A woman's heart is a tempestuous place, and you will break my heart. Sometimes I want to kill us both. Please, don't do that. Just relax a little. Kurwa. Nie lubię tym już jeździć. Skakuj, idiotko. Cholera, jestem po złej stronie rzeki. No i tak to się układa, wujek Elvis gra w GTA na 100%. Znowu ładna tęcza. Nie tu. No i wziąłem ją w krzory, no. Niech mi nie mówi, że się jej nie podoba. Najtrudniejsze będzie jeszcze przede mną. Arena San Fierro też jest bardzo ciężka, tam musimy uzyskać czas do... Jak to nie? Do minuty, a więc ciężko tam będzie zdobyć ten wózek taki oblachowany. Dobra, misja zaliczona. Jaka mądra się nagle zrobiła. Dobra, to by było w dzisiejszym odcinku na tyle, a żeśmy zarobili jak starzy. Zapisuję. I już patrzymy w statystyki. Zapisało, dobra. Pogrzebiemy w statystykach. Wytrzymałość stoi na poziomie, pojemność płuc, atrakcyjność. Muskulatura, prowadzenie pojazdów. Na motorze nam wzrosło, jak widać zresztą. Ten rower cały czas. Chodzi mi o ten rower.
Pieniądze. Aktualna umiejętność. Tu bronie. Jeszcze nic się nie zmieniło. I to co najważniejsze, czyli 26,20% przejścia gry po tym odcinku, 15 godzin i 4 minuty. A ja Wam bardzo dziękuję za tą chwilę uwagi i zapraszam Was na kolejny odcineczek z serii Wujek Elvis gra w GTA SA na 100%. Trzymajcie się, see ya, do następnego odcineczka.